Dziwnego tego. Nie połam go. Najważniejszy cel spełniony jest 2-0. Obroniliśmy własny parkiet i jedziemy do Zielonej Góry. Dzięki. Piąteczka. Młodzi nam rosną. Super! Fajnie, nie? Czas zabawy, czas play-offa, czas, gdzie możemy robić to, co kocham i to jest to. Stalmet zatrzymany na 67 punktach. Jeszcze raz gratulować wszystkim chłopakom. Oni zrobili naprawdę dobre roboty i w obronie, i w ataku. To jest, Stalmet jest bardzo doświadczony zespół. I nie jest łatwo z nimi grać. Ale myślę, że my zrobili naprawdę 40 minut walki i dużej intensywności i na końcu wygrali tak, jak wygrali. Gratulacje jeszcze jeden raz. Jak idzie mecz, tak musimy odreagować. Ja myślę, że na końcu dobrze zreagowali i wygrali. To dla Stalmet to jest meczu wszyscy, nie? Jak przegrają, dla nich skończy ta walka za mistrzostwo. I tu musimy być gotowi. To na pewno będzie najtrudniejszy mecz. I dla mnie nie jest teraz, nie ma kalkulacji, nie ma niczego, tylko ten mecz jest teraz ważny. Którego gramy i ja zawsze chcę wygrać. Mamy chłopaki, którzy chcą wygrać i to jest to. Dzisiaj Karol Gruszecki nie wszystkie trójki wrzucił w obręcz, ale za to odpalił Umej Michael, który złapał pod koniec pierwszej kwarty fajny rytm. Tutaj widzimy, że to jest nasza siła, nie? I to jest zespół. Nie ma, nie jest jeden, tylko jeden gracz, tylko wszyscy. Dzisiaj wszyscy mieli te kontrybucje i też Karol na końcu trafił te jedne trójkę, która była bardzo ważna, nie? I przedtem mieli parę razy tak otwarty rzut i szybki atak. Nie trafili tych otwartych rzutów, ale to były dobre rzuty. I ja zawsze mówię chłopakom, że najważniejsza jest selekcja i selekcja jest była dobra i dlatego na końcu te rzuty wychodziły. Nie? I nie ma tu jednego chłopaka, tylko zespół. Tylko tak możemy wygrać. Z Zieloną Górą następny mecz, kolejny w środę. Co jest jeszcze do poprawy? No to są zawsze takie małe detale, na którym zawsze robimy, zawsze oglądamy wideo i mówimy. I teraz to jest najważniejsze. Teraz wygrasz lub przegrasz na detali. No i musimy się przygotować na te detale, które zobaczymy na wideo, no, musimy zrobić lepiej, które teraz wiadomo, no, musimy zrobić lepiej i to jest to. Nie ma tutaj teraz dużych rzeczy do poprawienia, no, to tylko na małych detalach. Był cały sezon na to, żeby popracować, prawda? No, tak jak zawsze mówię, nie jest ta walka o mistrzostwo, o play-offy, to nie pierwszy raz, kiedy play-offy zaczęli. To jest od początku, od augusta, kiedy zaczęli z treningiem i wtedy jest pierwszy raz, kiedy zaczniesz się gotować na play-offy. Robisz to będziesz na końcu najlepszy. Play-offy są takim momentem, że po pierwsze jest dużo większa intensywność gry, bo tych meczów jest znacznie więcej w tygodniu, ale to jest też ten moment, kiedy wszyscy grają na 100%, bo tutaj już jest naprawdę gra o Mistrzostwo Polski. Jak trenera życie wygląda podczas play-offów? Normalnie, jest więcej pracy, więcej wideo, to, ale to jest taki rytm i ja myślę, że moje życie jest dobrze. Ja lubię grać mecze i wszystko. To jak potrzebno zapiszesz moją żonę, jak ogląda nie życie, nie? To jest największa różnica, nie? Ona teraz musi zrobić dobre prace u domu i ona to robi. I to jest to, co jest najważniejsze. Dla mnie to jest czas zabawy, czas play-offa, czas, gdzie możemy robić to, co kocham i to jest to. To nie jest trudno, jak kochać. Nie? Trzeba wydrzeć ten jeden mecz w Zielonej Górze. Nie jest koniec, do kiedy nie wygramy trzeciego meczu i to tak to jest. Zrobili duży krok
do następnego do finału, ale finał jeszcze nie jest nasz. My musimy jeszcze wygrać ten mecz. To tak to jest. I zobaczyli jesteśmy, jak było Arka i Legia. Po dwóch wygranych w domu Arka, która jest jeszcze doświadczony zespół na prom Legii, przegrała dwa mecze i ten piąty był decydujący. I tak dalej, musimy wygrać trzy mecze i wtedy będzie koniec. Nie? Kto dzisiaj, który z graczy dzisiaj wydaje się taki najbardziej dominujący w drużynie? Kogo by trener szczególnie wyróżnił? Ja myślę, że zespół. A jednak. No, tak, to jest zawsze tak. Życzę dużo emocji, dziękuję wszystkim kibicom i chciałbym też pogratulować naszym młodym zespołu, który też w tym weekendu grał ten półfinałowy turniej i wygrali, teraz idzie na final i gratulacje, duże gratulacje wszystkim i trenerom i chłopakom i niech robią dobre roboty i in the future.